przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Proszę bardzo, pan. Ponieważ przewodniczący komisji rewizyjnej się nie odzywa, no to niestety ja muszę zrobić. Od maja czekam, złożyłem pismo do komisji rewizyjnej, od maja czekam na odpowiedź. A odpowiedź powinna mniej więcej tak brzmieć. W statucie opisane jest tak, w paragrafie 15 punkt 9. Wynik swoich prac w formie opinii, wniosku lub projektu uchwał komisja rewizyjna przedstawia Radzie Dzielnicy w celu rozstrzygnięcia. Od maja czekam na to. Dwa razy pan przewodniczący komisji rewizyjnej, jak to się mówi, dał drapaka przedchodnie, ale dzisiaj to widzę, że jest. Proszę pana, to chodzi o 5 tysięcy złotych na słynny festyn z okazji 10-lecia prezesowania pana prezesa na budówku. I czy pan, do czego pan dojdzie? Czy pan mógłby do czego dojdzie? Wie pan co, ja tak panu też powiem, bo tu różne opinie na pana. Ja dwa lata temu, jak pan kandydował na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej, pytałem się pana, świadek jest, czy pan ma jakieś doświadczenie w działalności samorządowej, czy oczywiście prowadziłem działalność gospodarczą. Pamięta pan, co pan powiedział? Działalność gospodarczą w tych czasach to mało kto mi prowadził. Tu widzę takie pan, o panu opinie pan dał w dwóch ulotkach. Między innymi pan na metro obiecywał. To jest wspaniały. Nie, metro, przepraszam. Do Bieżanowa. No, nie. No jak to nie? Ważne problemy Bieżanowa od rodzimej podwórza jest szybki dojazd do centrum miasta. Jego rozwiązanie, które będę forsował, jest budowa premetra połączonego z szybkim tramwajem. Ale to pan pomylił. Dyskusja odnośnie na temat to. Ale pan pomylił wybory, to chodziło o inne wybory, nie? Bo nie do Rady Miasta? Tak, nie do Rady Ziemi. Aha, już. Kiedy ja się doczekam, że pan na sesji tutaj przedstawi swoje prace? Szósty miesiąc czekam. Kiedy ja się doczekam? Mam nadzieję, do przewodniczącego kilka razy zgłaszałem, że nikt do mnie pretensji nie będzie miał, jeżeli to wyplegę na szerokie forum. Bo naprawdę, teraz doszło do tego, że doszłem do faktu z tych 5 tysięcy złotych, między innymi umowy o dzieło, tam jest, nie pamiętam kwotę, bo zapomniałem, że znowu wziąć miałem na stole, pracownica spółdzielni. Podobnie 17 tysięcy, czy tam ile to kosztowało ten festyn. Ciekawe jak zaszło. Do jakich wniosków pan doszedł? Kiedy ja otrzymam odpowiedź? Kiedy komisja rewizyjna po prostu, czy od maja w ogóle komisja rewizyjna pracuje? Komisja 3 razy ten ale czy pan zna statut? Czy pan zna statut? Dostał pan tak, jak ja dostałem? Znaczy ja nie wiem, czy pamiętam, czy przypominam. A jaki punkt statutu panu chodzi? Proszę? A jaki punkt statutu panu chodzi? Proszę pana, paragraf 15, punkt 5. Wyniki swych prac w formie opinii, wniosków lub projektu, uchwał komisja rewizyjna przedstawia Radzie Dzielnicy w celu rozstrzygnięcia. Czyli na każdej Radzie Dzielnicy. Czy były przedstawione? A na każdej Radzie Dzielnicy mam wszystkie wyniki przedstawiać? Nie, wniosek złożony. Sprawa dosyć kontrowersyjna, skoro ona trwa już tyle miesięcy. No. Ale 3 razy to było omawiane. Pan był też na którejś. Nie, był. Na sesji też była omawiana sprawa tych wydatkowanych środków. Nie było. Kiedy komisja rewizyjna zakończyła? Stanowisko komisji rewizyjnej nie wypowiedzi. Panie Jarosławie, pamięta pan, jak miałem 3 sesje w tył, pan mi powiedział, właśnie podobnie mówiłem jak dzisiaj, pan mi co mi pan powiedział, że te powinny w szafie poszukać. Ale już moment, mam nadzieję, że nikt do mnie pretensji nie będzie miał, bo już po kontach słyszę jakieś pretensje, że na jakimś forum coś tam się coś wywleka. Tam nie ma nic wywlekać. Znaczy nie, ja powiem panu, o co są pretensje na forum. O co są pretensje na forum, że wywleka, znaczy nie, że wywleka. Pan może o wszystkim mówić. Tylko, po pierwsze sprawa, podejrzewa pan radnych, że wiedzą o przestępstwie. Jeżeli pan wie o takim przestępstwie, to również i pana obowiązuje. Tam gdzieś było użyte słowo przestępstwo. Tak, to jest przestępstwo, oni o tym wiedzą. To jest pana chwyta z pan odpowiedział. To jest przestępstwo, oni o tym wiedzą. Ja panu mówię, jeżeli pan wie o przestępstwie, ja naprawdę nie pozostaje nic innego, jeżeli ja o tym wiem,
zgłosi naprawdę, na mnie dojdzie do prokuratury i na temat to będzie wspólna przestępstwo. Nie, bo pan twierdzi, że ja wiem o tym. Ja o przestępstwie żadnym nie wiem, bo jeżeli by wiedział, że którykolwiek zgadzam się z pełnym przestępstwem związane z pełnienią funkcją, zapewniam pana, że pierwszy zgłosiłbym i nie miałoby to znaczenia, ktokolwiek by to był. Pierwszy zgłosiłbym do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa. Ja nie jestem śledczym, ja nie będę... Ale pan zapraszam. Ja tylko mogę złożyć o podejrzeniu nieprawidłowości i tak dalej. I pan mi... Mam nadzieję, że to nie wziąłem decyzji. Oczywiście, że złożę. Proszę. Bo uważam, że jeżeli pan bardzo... Pan uważa, że to jest normalne, to jest normalne, jest dwóch. Dać mi 5 tysięcy złotych na tydzień. Już będę szukał, czy było uświadczenie. Ziemia ponoć dosłożyła kilkanaście i z tych naszych pieniędzy jeszcze parę stówek umowę o dzieło. Pracownica spółdzielni, czy to jest normalne? Do tego pan doszedł w tym swoim dochodzeniu? Czy pan nie dzieło? Była jakaś umowa o dzieło, ja nie jestem w stanie stwierdzić. Jak była pracownika spółdzielni, bo ja naprawdę nie jestem. Ale ja to ja wiem, że pan to doszedł, ale to nie jest moją rolą dochodzenia, kto był zatrudniony. To po co my mamy komisję rewizyjną? Już o pan, ale komisja rewizyjna również nie ma takich możliwości dojść. To pan doszedł jakiś tam... No jak to? No od pana to dostałem. Ale nie, pan doszedł po nazwiskach, nie wiem, znał pan pracownika. Ja nie mam możliwości sprawdzenia osoby, gdzie dana osoba pracuje. Te osoby dla mnie są osobami oświadcza. Nie znanymi, nikogo z tych osób nie znam. Nikogo z tych osób niestety, może albo niestety nie znam, z tych osób podjęło. Oświadczam, to i mogę to oświadczyć no za każdym razem. Dobrze. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będę. To jest druga sprawa. Dwa albo trzy tygodnie temu, to było w czwartek, nie pamiętam dokładnie daty. Było tu spotkanie z panem dyrektorem Migdałem w sprawie właśnie tego sięgacza. Najsławniejsza, najsilniejsza obecnie, jak ktoś mówi, afera w dzielnicy. I tak się złożyło, że jeden z członków zarządów od godziny 17 do 18 miał dyżur. Tu się działo, chyba pan przewodniczący był, albo pan był. Kto był wtedy na tym spotkaniu? Pan przewodniczący był. Siedziało przy nas kilka osób, kilku mieszkańców, przyszło około, nie wiem, może 10 osób. Ja chciałem przedstawić, czy tak powinien wyglądać dyżur członka zarządu. Członek zarządu przyszedł, nie będę mówił, to sami sobie dojdzie. Członek zarządu przyszedł na dyżur, siadł sobie tam przy komputerze, poserwował sobie godzinę i poszedł do domu. Toczy się sprawa tutaj, interwencyjna, zamiast tutaj do nas dołączyć, wspomóc nam. No tak ma wyglądać dyżur członka zarządu, jeśli to tak? Absolutnie. No to, ale to od panią. Zgadzam się. Tak nie było? Zgadzam się z panem. To dalsze? Absolutnie. Siedziałam chwilę tam, ponieważ była umówiona z żoną pana Tomka po to, żeby odebrała gazetki. Jak szłam na dyżur, przyszła kobieta, podała mi gazetki, bo po godzinie 17 dosiadam sobie tutaj. Godzinę czasu? To trwało? Tutaj przyszła mi siadam, co pan no to jest, tuśmy siedzieli, tu siedział pan Michał, ja czyli tu tam druga pani nie pamiętam. Telefon, odbieram telefon. Co pan do mnie tak? Tu była sprawa interwencyjna. Siedzieli tu mieszkańcy, ja tu siedziałem, przewodniczący. A pani, tak się pani interesuje sprawami dzielnicy, to sprawy zakończyć. Sprawdźcie swojego dyżuru, co ja mam robić, naprawdę. Ja co? Proszę? Co ja mam robić? Co pan ma robić? Jak przychodzą mieszkańcy na interwencję, pani ma tu siąść razem z nami. Natomiast nie, ja powiem tak. A nie siedzieć na wkącie i się wyserwować, bo to jak oczy. Dobrze, są jeszcze jakieś wolne wnioski, myślę, że... Tak, jeszcze jeden. Proszę bardzo. Bardzo proszę, żeby protokoły oraz porządki obrad drogą mailową nam przesyłać wszystkich. Jest 21 wiek, chyba jesteśmy... No po prostu, to jest chyba normalność dzisiaj. Żebyśmy mieli czasem w domu się zapoznać z protokołem. Znaczy... Ja powiem tak. To jest kikinięcie maszy mają wszyscy domu. Dobrze. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś wolne wnioski? Ja tylko takie zapytanie, bo kilka osób mnie pytało tam z rejonu swojego Prokocimia. Przy rynku Prokocińskim były kosze do... Te kontenery do tego zagadnie śmieci, one zniknęły. Już odpowiem, one będą przeniesione na... Po części, na części wniosek mieszkańców, z tego co wiem, będą przeniesione na ulicę nad potokiem, nie wiem, potok tego dziesięciopiętrowca, tego bloku, co był blokiem nauczycielskim, czy nauczyciele tam mieszkali, na Rolnego, na Brzosach, albo nad potokiem i na Brzosach. Tak, z tego co wiem, tam mają być przeniesione. Czy zostały przeniesione? I umie powiedzieć, nie przyjeżdżają. A w obecnej chwili to ich w ogóle gdzieś nie wiem, czy zostały. Tam miały być przeniesione. Nie ma ich tam. Okay. Nie ma ich tam, bo ja nie przyjeżdżają, tak się będziemy. Tam miały być przeniesione, tą prawie wiecie. Proszę bardzo, wolne wnioski. Pani Patrycja, pani... Wolny wniosek z powodu. Pytanie mam. Czy wiadomo, że coś sprawia tego parkingu przy ulicy Duża Góra?
Tak. Tak, przyszła odpowiedź powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Odpowiedź dano, że nie jest to odpowiedź powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Według mnie zarząd infrastruktury komunalnej i transportu powinien ściągnąć istniejące oznakowanie, które znajduje się w pasie drogowym. Ja to pismo dostałem w dniu dzisiejszym, wczorajszym, nie powiem, wczorajszym, bo dzisiaj, przepraszam, w dniu wczorajszym doprowadzony przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wystąpię do Ligitu wobec pierwszego ściągnięcia, znaczy, że zostały bez ich zgody zamontowane znaki w pasie drogowym. Ja jeszcze mam jedną sprawę, dlatego że staniemy wzdłuż bloku Zabora 41, mamy, że tak powiem, brak możliwości otworzenia samochodów na pilota. Nie wiem, czy zostało zamontowane jakieś urządzenie. Myśmy mieli wyjeżdżać rano, nas to osobiście też dopadło. Nie ruszyliśmy samochodem. Odjechaliśmy troszeczkę dalej, bliżej mojego bloku i, że tak powiem, cała elektronika samochodu wróciła do normy. I to spotkało już 4 lokatorów bloku przy ulicy 39. Nie ma jakiegoś ciągu energetycznego w drodze, po prostu tam... Ale nigdy się tam nie zdarzało, to jest nasze stałe miejsce parkingu. Jest też możliwe, że została antena, gdzie jeden zamontowana i zakupowana. No jest, są takie możliwości. Ale czy Tesco tam jest po prostu... No ale tu się nie działo, Marku, ja byśmy tam zawsze stawali. Ja wiem, ale czy Tesco to jest od samego początku, że w samym aucie jest problem, ale nie w każdym miejscu parking. Nie w każdym. I to jest sieć energetyczna po prostu. Że... No, jak pan wyjdzie pod chopiec, to tam w ogóle co drugi samochód. Nie działa. Tak. Nie, by się coś dobrze, ale jeszcze mam jedno pytanie a propos tego wodnika tych 12 płytek, bo mnie pani zamęczy telefon naszym. Pani... Wiem, to będzie. Chodnik żółty, nie, chodnik żółty barbary podrażony, to będzie realizowane. Ja nie mogę jej nie dotrzymać słowa. Będzie. Muszę. Będzie. Czy ktoś w wolnych wnioskach? Jeszcze, a to jeszcze po raz drugi chyba, panie przewodniczący, po 2 latach prawie już, o zmiany w zarządzie. Zarząd częściowo jest nieudolny. Po prostu bimbają sobie nieco niektórzy. Po prostu apeluję do pana naprawdę o zmianę, żeby pan po prostu i pan ma taką moc. Obowiązki członka zarządu należy traktować poważnie. Za darmo tu nie siedzimy. Członek zarządu tym bardziej. Ma wynagrodzenie i powinien poważnie traktować swoją pracę. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś w wolnych wnioskach jeszcze? Nie, proszę bardzo. Ja chciałam tak właśnie a propos jeszcze tego, co Konrad mówił, też kwestie kontenerów, Mała Góra. Tam był zawsze problem, ponieważ te śmieci się wylewały nieustannie i te kontenery zniknęły, z tego co widziałam. Mała Góra, ale w którym miejscu? No tam powiedzmy, że tam były nasze dzwony i one też tak właśnie zlikwidowane czy przeniesione. Z tego co wiem, one na ten moment zostały zlikwidowane ze względu na to, że no... Było tak, jak było. Niestety powiem tak, jeżeli, już to z doświadczenia mogę powiedzieć, jeżeli kontenery są przy ulicach głównych, przelotowych, stanowią no, mega wysypisko. Przy ulicy Małej Górze było to i przy ulicy Popiełuszki było to, kiedyś przy ulicy Mierzanowskiej. Po prostu każdy podjeżdża, wyrzuca sobie rzeczy, nie ma co na nim. I rzeczywiście tam wyglądało to no, w sposób bardzo, bardzo... Będę wnioskował, aby te kontenery były z powrotem, jeżeli będzie taka możliwość na osiągu Nowy Bieżanów. Mam na myśli gdzieś centrum Nowego Bieżanowa, konkretnie kiedyś były po przeszkole, one tam już zostały zabrane. Nie wiem, na czyje imiona. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo też pytają mnie mieszkańcy, czy będą wystawiane jakieś takie wielkie kontenery? Okres tak sprzątań przedświątecznych, czy okres, no ale to właśnie, to jest za rzadko dla mnie. Bo to popiera nam tutaj, u nas średnio na tydzień ja powiem... przed blokami, po 2-3 weresalki stoją. Wystawiane przed bloki. Znaczy, ta akcja wystawka jest, w zależności od sytuacji finansowej. Miasta jest robiona raz lub 2 razy w roku, wiosennym, jesiennym. I częściej myślę, że ona nie będzie robiona. Czy ktoś z wolnych wnioskach? Znaczy jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę, tutaj kurczę, ma 7 mieszkańców Wojty Wschodu. Ciągle apelują, że po prostu one były tam. Znaczy to powiem tak, no ja już wtedy wystąpiłem oficjalnie, znaczy może tak. Wystąpiłem już nie tylko o sprzątanie tego, bo niestety w związku z reorganizacją no nie jest sprzątane mnóstwo. Tak, dokładnie. Mnóstwo niestety. A mamy znania na tych ludzi, którzy po organizacji zajmują się tym? Jakiś telefoniczny? Czy dalej nie ma kontaktu z nimi? Ja miałem gdzieś, dzwoniłem. Postaram się dostać takie słowa. Czy ktoś w wolnych wnioskach? Nie widzę, bo przechodzimy do kolejnego punktu ogłoszenia i komunikaty.
Znaczy ja chciałam ogłosić, że Komisja Edukacji 4 grudnia o godzinie 17. 4 grudnia? 4 grudnia o godzinie 17. Tak, tak. Później mamy Komisję Edukacji. Zapraszam. 4 grudnia? O 17. Wtorek. 4 grudnia? Zgadzam się. 4 grudnia o godzinie 17. Dobrze. Czy jakieś... Ja mam taką serdeczną prośbę, ponieważ mamy sporo opóźnienia z gazetkami, nie spowodowane tak naprawdę niczyją miną. Nawet z drukarni wczoraj do nas dzwonili, że przepraszają. W każdym razie proszę o takie prężne wzięcie tych gazetek, bo 10 grudnia będzie już kolejna grupa grudniowych. Gazetek, więc tak. Jeżeli chodzi o materiały do grudniowe, tak jak mówię, to teraz do końca mamy przenoszenie, niestety one muszą być do końca miesiąca po nastąpieniu. Żaden materiał później już nie wyjdzie, tak jak to wyjaśniałem na komisji, ale na pewno do wszystkich radnych, ze względu na rozliczenie, zamknięcie roku, nie ma możliwości przesunięcia wydawnictwa grudniowego na termin późniejszy. Pozostałe istnieje. Proszę bardzo. Jeszcze nawiązując do tego, co Tomek powiedział, bo później będzie przerwa w gazetce do marca. I tak od razu chciałbym powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które odbędą się między grudniem a marcem, głównie chodzi mi o jakieś Mikołaje, spotkania opłatkowe w różnych instytucjach, proszę to nadsyłać i my to będziemy na bieżąco tutaj na stronę, bo po prostu w marcu to już będzie bez sensu wrzucać spotkanie opłatkowe. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, tak, żebyście Państwo wiedzieli, żeby później nie było tak jak rok temu, że w marcu ktoś miał pretensje, że jakieś miastełka nie zostały uwzględnione. Nie, no tak, bo tego na pewno nie będzie. Proszę bardzo. Ja bym chciała zgłosić, żebyście Państwo mogli mi pomóc. 17 grudnia w poniedziałek od godziny 9 do 16, to będzie w gazecie umieszczone, jest casting do drugiej edycji Zima Młodych Artystów. Realizujemy musical, będzie Anna Zwierzanowa na bazie Ali Zielonego Wzgórza. Tak. Zapraszam. Jaką rolę możemy zagrać? Ani. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze? Nie, 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 nie,